Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić. Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu. Dla Jego boskiej chwały życie poświęćmy Mu. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. Hosanna, śpiewa anielski chór, a ta cześć nieustanna to dla nas biedny wzór. Dzieli z nami wygnanie, Jego rozkosze są. Że z Nim przebywanie będzie radością. On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy. Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży. Szczęścia pełen zdrój. Tyś w wieczerniku siebie raz tylko uczniom dał. W ołtarzu się jak w niebie bo przed Nim chlebem stał. Chciałbym tu być aniołem, co śpiewa ciągle cześć. Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść. Pozwól jasnym płomieniem błyszczeć tej lampce mej, dopóki zimnym tchnieniem śmierć nie zagasi jej. Niech Ci aż do dnia zgonu miłości pienia brzmi. Przysięgam Ci, o cześć Twą ciągle dbały, chcę pójść koniecznie tam, gdzie
gdzie wśród niebieskiej chwały Tyś szczęściem wszystkich sam. Matko nasza Maryjo, przynosisz nam sama ze sobą, w sobie, Jego czułą obecność. Tego, który przyszedł do Ciebie i dzięki któremu stałaś się tą niezwykłą naszą Matką. Wspieraj nas, abyśmy tak jak Ty, podobnie do Twojego życia, uwierzyli w czułą obecność Boga, który przychodzi, aby nas odnawiać, aby nas uzdrawiać, aby czynić z nas nowych ludzi. Moi drodzy, to jest czas, wieczór, nabożeństwo, czyli spotkanie, w którym chcemy Boga zaprosić do nas samych. Bóg przychodzi, abyśmy spotkali się dziś sami ze sobą. Abyśmy odkryli w sobie Jego boską obecność, że jesteśmy stworzeni z miłości dla samych siebie. Bóg chciał nas dla samych siebie. Dlatego zapraszam was, abyście w tej chwili, będąc w Jego obecności, zauważyli samych siebie. Skierujcie uwagę do waszego ciała, że jesteście tutaj, w tym miejscu. Siedzicie, klęczycie, ale jesteście. Zauważcie, że nie ma was poza ciałem, tylko jesteście na jego obraz stworzeni jako cieleśni, posiadający swoje ciało.
zauważ swoje ciało. Przywitaj się z nim. Twoje ciało zawsze coś odczuwa, jest żywą istotą. Może dzisiaj jakoś coś szczególnego odczuwasz, może jakieś masz dolegliwości, jakiś nastrój. Cokolwiek w sobie masz, pozwól temu być takie, jakie jest. Bóg jest w tej chwili w tym, jaki ty jesteś, jak odczuwasz konkretnie, fizycznie samego siebie. Zapraszam Cię do osobistej modlitwy, abyś zwracał się do Niego, do Boga. Przyjdź do mnie, do mojego ciała, do tego fizycznego, które czasami odczuwa ból, czasami przyjemność, czasami wydaje się zawadą, a czasami pomaga. Przyjdź, Ojcze, do mnie. Zapraszam Cię do mojego ciała. Przyjdź do mojego ciała, do tego, co lubię w sobie, co mi się podoba, ale przyjdź również do tego, czego w sobie nie akceptuję, fizycznego. Przyjdź również do tego, co mi się w sobie nie podoba. I naucz mnie patrzeć na siebie tak, jak ty na mnie patrzysz. Dobry Ojcze, przyjdź również do moich myśli, tych kłębiących się, tych logicznych, tych porozrzucanych, tych serdecznych i tych pełnych złości, żalu. Przyjdź do moich myśli, do tego wszystkiego, co we mnie jest, co może nie daje mi spokoju, co odbiera nadzieję, od czego nie mogę się uwolnić. Przyjdź, dobry Ojcze, ze swoim spokojem do mojej głowy. Przyjdź do tego, co w tej chwili mam jakoś szczególnie na myśli. Może czego nie lubię, o czym nie lubię myśleć, jakiejś jakości w sobie. Przyjdź do tego i uzdrawiaj mnie.
Dobry Ojcze, chcę się również pojednać z moim sercem, z moją wrażliwością, z tym, nad czym nie zawsze potrafię zapanować, co jest spontaniczne, żywe, niepoukładane, czasami prowadzące do grzechu, czasami popełniające błędy. Przyjdź do moich uczuć. Przyjdź do wrażliwości mojego ciała. Przyjdź może szczególnie do tego, czego w sobie nie akceptuję. Może złości, może poczucia bycia kochanym, może smutku, zmęczenia. Przyjdź do tego, co wydaje mi się, że nie powinienem tak czuć, nie powinienem tak przeżywać. Przyjdź do wrażliwości mojego serca, do moich uczuć. Dobry Ojcze, mam również w sobie przeróżne nastroje, różne odczucia w ciele. Czasami jestem wypoczęty, a może częściej zmęczony, znużony, taki jakiś nieokreślony, czasami sam nie wiem, czego chcę, czasami poirytowany, czasami coś mi dolega, chociaż jakoś nie potrafię tego nazwać. Jestem tajemnicą sam dla siebie. I czasami nie lubię tego, czego nie potrafię tak precyzyjnie określić. Przyjdź do moich odczuć, do moich nastrojów. Przyjdź do mnie takiego, jaki jestem aktualnie w tej chwili. Taki obecny. Z całą emocjonalnością, fizycznością, myślami. Przyjdź do tej chwili i pozwól mi poczuć się przyjętym przez Ciebie, tak jak Ty mnie przyjmujesz, abym sam mógł siebie przyjąć. Twoja obecność nie przekreśla mojej obecności. Twoja obecność pełna miłości wydobywa mnie z otchłani nieistnienia, abym stawał się obecny, żywy, przeżywający dar życia. Dobry Ojcze, daj mi odwagę do życia, do istnienia, do odkrywania swojej niepowtarzalności, takiego drugiego jak ja
nie ma. Stworzyłeś mnie w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny. Daj mi odwagę odkrywać ten dar, jaki jestem sam dla siebie. Moi drodzy, to jest ostatni wieczór tego spotkania, taki moment ciszy. Zapraszam was, abyście w tej ciszy usłyszeli głos dobrego Ojca, który jest ciekawy każdego z was, który interesuje się tym, co u ciebie. I może wyobraźcie sobie, że Bóg właśnie pyta się, a jak teraz się czujesz? Co szczególnego zadziało się w tobie podczas tego spotkania? Może coś, co jakoś zainspirowało cię, poruszyło? Może jeszcze nie wiesz, co to jest, ale czujesz jakiś rodzaj nowej jakości? Czujesz, że jakoś tak odzywa się w tobie, może budzi do życia. Pobądź chwilę sam ze sobą. Pobądź sama ze sobą, wsłuchując się, aby odnaleźć w sobie tą odpowiedź, gdy Bóg się pyta, a co teraz u ciebie? Jak czujesz, że masz w sobie jakiś rodzaj intuicji, jakiegoś przeczucia, powiedz to Bogu tak wprost od siebie. Niech to będzie twój dialog z Nim. Zwróć się do Niego bezpośrednio. To, co odnajdujesz w sobie, opisz Mu. Dla Niego jest to najważniejsze, to, co jest w tobie prawdziwe, aktualne.
powoli zbliżając się do końca tej części naszego spotkania, naszego nabożeństwa, zapraszam Was, abyście zauważyli tą ową obecność Boga, która jest w Was. Może w postaci jakiejś ciszy, poruszenia, subtelnego, jakiejś świadomości, że Bóg jest w każdym z nas. Obecny w sposób rozpoznawalny dla każdego z nas. Zauważ tą obecność i pobądź z nią w sobie tutaj. Dobry Ojcze, którego przyniosła nam Matka Twojego Syna Jezusa, jesteś nieustannie w nas obecny. Chociaż mamy różne doświadczenia, zapominamy o Tobie, nie myślimy, ale Ty jesteś. Otwieraj nasze serce, naszą uwagę, kieruj ku Tobie, ukrytego w naszym jestestwie, w głębi naszej duszy, dzięki któremu możemy stawać się coraz bardziej obecni, abyśmy coraz głębiej spotykali się z Tobą, doświadczali zażyłości z Tobą, naszym Bogiem, który jesteś, w którym żyjemy i poruszamy się. Odpoczywam tu, blisko Twoich stóp. Czuję się bezpiecznie. Let's go.
blisko Twoich stóp. Czuję się bezpiecznie. Ze mną mój Bóg. Od pierwszego tchnienia aż dokonam wieku. Nie zapomnę Ci ma za niezawodne.
Panie, ja dzisiaj nie znajduję słów, by powiedzieć, jak jesteś dobry, jak jesteś kochany, jak jesteś blisko. Dziękuję Ci, że jesteś. I że mogę odpoczywać blisko Twoich stóp. W sercu mam radość, jestem z Tobą. Wieczną nadzieję jestem z Tobą. W sercu mam radość, jestem z Tobą. Wieczną nadzieję jestem z Tobą. Jestem z Tobą, jestem z Tobą, jestem z Tobą, jestem z Tobą, w sercu mam radość, jestem z Tobą. Wieczną nadzieję.
za niezawodny dar, nowe życie Ty. Winy zabrałeś na krzyż, cierpiałeś zamiast mnie. Przed tronem Twym stoimy, wpatrzeni w Twej miłości blask. Do Ciebie, Panie, podobni. Stajemy się, widząc Twą twarz. Przed tronem Twym stoimy, wpatrzeni w Twej miłości blask. Do Ciebie, Panie, podobni. Stajemy się, widząc Twą twarz. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask. Gdy wielbimy Ciebie, wiesz,
Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego.